No masz już, kręć. Dobra, proszę bardzo. Palucha nie wkładę, bo już wkładasz. Siemano. Mierzymy sobie tego, bambusa. Ale najpierw patrzcie, pomidory rosną. Żeby nie było. Płokasz kamerzysta. No wiadomo, kto będzie wpieprzał te pomidory. Ty! Ja nie lubię. Dobra, idziemy do bambusu. Wyniosłem je na dwór już. Weź, bo jestem styrany, brudne łapy, wieczka. O to chodzi, ogrodnik! Tego potem może strasznie się rozkrzaczył, ale wiatr tam się pytał, czy połamie go. Nie! No to elastyczne. Jak plastik. O! Który dzisiaj mamy? Która? 23. 23 maj. Trochę żeśmy zabydłowali. 18 maj. Ostatnio było 103 cm, tak? Trochę minęło. 23 dzisiaj. Maj. I zobaczymy najdłuższa pyda, ile urosła. To jest ciemna pochwa, ciemnopochwowy, nie? Lubię tą nazwę. Dobra, ten tyczek najdłuższy. Ile tam podrósł? 140, 145 cm przez te parę dni. No to nieźle. 145 cm. A ile było? 103. 103. No, od 18 maja do dzisiaj, do 23. Dobra, zobaczymy jeszcze tam, jak to wygląda. Sytuacja. Gdzie, bo nie wiem. Pokaż tego. Pokaż tak, on się tak krzywi, nie? Cofnij się trochę, żeby było widać całe. No. Krzywi się tak jak ty. Dobra, krzywą. Co się dzieje, jak się na dwór wystawi ze szklarni figę? Pali liście, a to już jest na dworze nowy liść i nic się tam nie stanie, da radę. Gdzie mam jak iść? Każda roślina z wiosny. Dalej, dalej, dalej. Tutaj, do złotobruzdowego jeszcze. Ja już tej kartki nawet nie mam, ale ogólnie zobaczymy, ten jest najwyższy. Ile to już co podrosło? Już chyba w tym roku większe nie urośnie. O. 235. Taka tyczka ma. To będzie trochę ogolić nogi jej, nie? Tutaj dać, tak dotąd gdzieś poobrywać. A tu niech to tak będzie. Tyle. Na tą chwilę. Szybki odgląd, podgląd bambusów. A daj mi córkę, jeszcze pokażę te w środku. Bo te w środku nic się z nimi nie dzieje. No i widziałem, kurde. Pani mnie tam krzyczy, że za krótkie filmy kręcę. Pani się nie denerwuje, znajdzie się czas. To się skręci dłużej. O, patrzcie. To co z nią zrobić? Tu jak ładnie rośnie. Jak wystawię na dwór, to grzyba zacznie dostawać. Też jakie Waszyngtonia to jest. Nie? O, odlepiłem właśnie jej listek. Jaki skór. Czybyk wielki, nie? Ciepło jeszcze jest. 25 stopni chyba w szklarni. No, także pomidoraski tu już posadzone. A tutaj nic się nie dzieje. Tak jak mówiliście, pewnie pierwsze odrosty się może pojawią na koniec sezonu. Tam jakiś fuks był, że po prostu zaczęły cisnąć. Albo z tego może coś być, czyli z parvifolii, bo raczej z Pylostachusa aurea to raczej nic nie będzie, jakichś przyrostów zresztą zobaczymy. No i ten niewiadomy to tak sobie podgorywa, więc nie wiem, czy da radę, ale to wyjdzie za parę miesięcy. Zebrina rojo jutro sadzę, kolokazję, makrorizę może wsadzę, jedną sprzedam, pewnie wystawię dzisiaj albo jutro, albo pojutrze. Figę już jadłem swoją, wyobraźcie sobie, tu tak podwiązałem, dodałem ziemi. I tak tu sobie będą rosły w tym rogu, nie? O, patrzcie. Figa. Ta jest dojrzała na 100%, nie? Zaraz ugryzę i wam pokażę. O, gdzie ta? Dobra. Swoje figi. Ale ja liczę na te, że szybciej. Kurde! Od groma mrówek chodzi. Znowu. Czyżbym szyca? Ale nie, na figach nigdy nic nie było. Trzeba będzie rzucić tego. Mrówkojada. Ktoś tam się pytaliście mnie, co daje na mrówki. No trzeba czasem, szczególnie jak w doniczki wchodzą, to no katastrofa, nie? Wsadziłem jeszcze pepino w tym roku. Mam jeszcze małe tu pepino i wysiałem. Miechunka i... A nie, miechunka i rodzynek, bo to... Tu dałem miechunka, a tam rodzynek. I tu jest właśnie miechunka. Też w szklarni. Chcę zobaczyć, jak to będzie rosło. Także miejsca już jest. Za niedługo wszystko wyleci stąd. Kolokazje się niedługo pokażą. Te skulenty to z wielkimi liśćmi. Tylko czekam, aż się trochę podbydłują ładniej, nie? No. Także nie ma tragedii. Trochę zapasu mam. Ciut. No, ale to więcej już nie mam. Badylstwa, że tak powiem. No, a tu powoli się wysadza. Zobaczcie, tu banany. Tu banany. Leucotarii ripariusów jeszcze trochę mam. Tam banany. Te morelasy. O, tam dziewczęta. Jolanta wyszła.
Klaudia, buja, jaja, znaczy wora. Co bujasz? Co? Co tam chowasz? Kurde. O, a tak wygląda niedobór koksu, nie? Albo wody. Tak się robi. A, spoko. Wszystko się ogarnie. Z czasem. Dobra, znikam. Do następnego razu.